Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj przetestujemy sobie taki pseudo ray tracing i oczywiście mówię na wstępie, że nie jest to dla wszystkich graczy farminga i nie jest to pod tym sensem, że coś tutaj trzeba kupywać albo coś takiego, tylko po prostu musicie posiadać pewien program. Ale słuchajcie, ja już nie przedłużam i jeżeli jesteście nowi, to zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. No i co? Zaczynamy. No to teraz, słuchajcie tak. Co zrobić, żeby mieć na przykład coś takiego jak ja? Ja to nazywam takim pseudo ray tracingiem. I jak poprawić na przykład jakość grafiki w swojej grze? I się okazuje, że niekoniecznie musimy pobierać shadery, bo shadery są skomplikowane, nie oszukujmy się, i nie dość, że są skomplikowane, to jeszcze nam obniżają właściwie optymalizację gry, jeszcze gorzej tak gra nam chodzi, wygląda lepiej, ale po prostu gorzej się gra. A ja wam teraz coś zaprezentuję. Wy nie będziecie tego widzieć, jak ja to włączam. Ja wam na końcu filmu powiem co i jak i na końcu filmu wam pokażę nagraniem z telefonu, bo Bandicamem to chciałem przechwycić, ale się nie dało, bo mi Bandicam tego po prostu nie widział. I słuchajcie, ja mogę na przykład zrobić coś takiego. Dodaję sobie filtr. Zobaczycie to oczywiście później na koniec filmu wam pokażę, jak to się robi. No i na przykład klikam sobie gotowe i mam takie coś. Mam dużo lepszą grafikę, jest, jak zauważyliście, jaśniej. Cienie są takie bardziej wykontrastowane. I najlepsze jest to, że mogę sobie to zmieniać. No na przykład zobaczcie, ekspozycja, mogę sobie tutaj to zmieniać. Kontrast sobie mogę zmienić, no na przykład na full. Światła, cienie oczywiście mogę dać na full. Gamma mogę zwiększyć, zmniejszyć. No i no na przykład... mogę zrobić też coś takiego, zaraz wam coś pokażę, czarno-białe, o, mogę zrobić czarno-białe, mogę również zrobić, nie wiem, zaraz wam pokażę, stary film fotograficzny, o, i zobaczcie, i mogę sobie grać, nie wiem, farminga jak w 2000 którymś tam roku i to na przykład fajnie wygląda, to nie wiem, jeżeli nagrywacie filmy na YouTube'a z farminga, to jakieś stare coś nagrywacie, to taki efekt możecie sobie po prostu w bardzo łatwy sposób osiągnąć. No i jeszcze co? Tutaj dużo tych filtrów jest, bo przypadkowo zrobiłem zrzut ekranu. Jakie filtry jeszcze mogę zastosować? No, na przykład, nie wiem, takie o. Kolor odcienia, tutaj taką dyskotekę mogę wam zrobić. Mogę zrobić tutaj takie żółte, chociaż to jest oczojebne, temperatura, mogę zwiększyć, zmniejszyć. O, fuck, ale mnie wali po oczach. Nasycenie, mogę zmniejszyć, zwiększyć. I tak dalej. Mogę jeszcze dodać taki filtr jak jakiś tam Tift Shift. W sumie nie wiem co to robi. To po prostu nam rozmazuje. Nie wiem, mogę jeszcze dodać, jeszcze jeden film wam zaprezentuję i zaraz wam pokażę co jest do tego potrzebne. I zaraz wam pokażę, znowu zrobiłem przypadkowo zrzut ekranu i zaraz wam jeszcze pokażę oczywiście jak to zrobić, tylko będę nagrywał telefonem, bo po prostu ani Bandicam mi tego nie przechwyci, ani GeForce Experience, bo właśnie to jest funkcja GeForce Experience, to co właśnie teraz robię wam na ekranie. Naklejki akwarela. O, i pokażę wam efekt akwareli. Jeszcze przy okazji zobaczcie, jak wygląda efekt akwareli. Mogę wam coś na przykład takiego zrobić. Ale moim zdaniem, jeżeli chodzi o tryb, jaki jest najlepszy, no to o kurde. No zobaczcie, jak to wygląda. I najlepsze jest to, że po prostu nie tracimy na wydajności, bo to już GeForce Experience ma w sobie i to po prostu karta graficzna nam ten efekt daje. No i moim zdaniem najlepszy to jest właśnie ten kontrast, bo możemy sobie zrobić taki pseudo ray tracing, kontrast i to naprawdę bardzo fajnie wygląda. Światła dałem na full, czyli światła naprawdę też dużo lepiej widać, też dużo lepiej to wygląda niż wyglądało wcześniej. Zobaczcie, a dlaczego to jest pseudo ray tracing, zobaczcie jakie są odbicia na przykład w masce tutaj, jeżeli chodzi o ten ciągnik, czy też o inne maszyny, jaki to jest wszędzie kontrast. Można to nazwać takim pseudo ray tracingiem, chociaż prawdopodobnie zanim ray tracing wejdzie do farminga, to będzie, nie wiem, 2025 rok, ale no można powiedzieć, że jest to taki mały pseudo ray tracing. No ale najlepsze jest to, że po prostu nie tracimy na wydajności karty graficznej, jeżeli chodzi, bo przy shaderach żeśmy na tej wydajności tracili. I teraz słuchajcie, powiem wam coś teraz najważniejsze. Zaraz zobaczycie filmik mój właśnie z telefonu i zaraz wam pokażę to, jak to zrobić. Tylko teraz tak, na samym początku potrzebujecie programu GeForce Experience, jak już mówiłem.
Mi się wydaje, że większość osób, którzy mają GTX-y lub używają, nie wiem, card NVIDII, RTX-ów, GTX-ów, po prostu ten program macie, bo ten program głównie chodzi o to, że sterowniki się na tym programie instaluje. No i ja tym programem nagrywam właściwie na YouTube'a wszystkie gry. Bandicam to mi tylko służy do robienia, nie wiem, screenów, bo się po prostu łatwiej nim robi. Po prostu jest łatwiej mi robić GeForce'em właśnie nagrywać. No i zobaczcie jeszcze, jak to morze wygląda. Moim zdaniem lepiej, jest zakontrastowane i tak jakby taki pseudo ray tracing naprawdę tutaj jest, te wszystkie odbicia, które tutaj po prostu są, więc no... No to nie jest taki clickbait, jakby ktoś mógł napisać, tylko to jest serio taki pseudo ray tracing, na którym nie tracimy praktycznie na wydajności. I teraz jeszcze jedna rzecz, musicie, żeby zainstalować tego GeForce Experience, musicie posiadać przynajmniej kartę graficzną GTX 660, czyli jak macie GTX-a na przykład 550, no to już na przykład nie zainstalujecie GeForce Experience, po prostu nie będzie wam to działało. Więc ja przechodzę do kamerki właśnie z telefonu i pokażę wam, jak ten ray tracing pseudo ray tracing osiągnąć. Czy jesteśmy na telefonie, sorry, ale inaczej tego po prostu nie przechwycę. No, włączacie sobie tego GeForce'a, oczywiście link w opisie do GeForce Experience macie i ci, co nie wiedzą, jak to w ogóle zainstalować, jak tym się posługiwać, to też jest link w opisie do tego. No i oczywiście wchodzimy w takie coś jak filtr gry. No i ja mam na przykład już włączony ekspozycję kontrast, jak możecie zauważyć, no i mogę sobie to w każdej chwili na przykład wyłączyć. O, i nam się to wyłączyło właśnie w tym momencie. Filtry się łatwo dodaje, tutaj macie trzy pozycje dla tych filtrów, tutaj macie wyłączone. No ja sobie mogę na przykład dodać filtr, nie wiem, głębie pola. Tutaj sobie na przykład dodam, no powiedzmy, nie wiem, jakieś tam naklejki, no coś takiego nawet możemy robić. No i nie wiem, dodam sobie po prostu na przykład stary film fotograficzny. No i naciskacie gotowe. Escape i możecie sobie po prostu grać, tylko w programie GeForce musicie po prostu zoptymalizować sobie GeForce'a pod właśnie ten cały program, więc pod farminga. Dobra, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, no i na przykład tutaj jak chcę sobie zmienić, no to wchodzę tutaj w te field gry i tutaj tak samo powiedzmy, o, chcę dwójkę teraz, no i mamy te naklejki, tylko nie wiem, jak to się zmienia, albo nie wiem, głębie pola. Też możemy tutaj się bawić tą głębią pola, głębią ostrości. Tutaj możemy to zmniejszyć, zwiększyć. Krzywa dalekiego rozmycia. No tutaj możemy po prostu się bawić do woli. No i to właściwie tyle. I tak to właściwie wygląda. No i myślę, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, bo jeżeli sobie te filtry połączacie i naprawdę się tym pobawicie, to naprawdę możecie mieć fajną grafikę bez utraty wydajności. Nawet jeżeli ktoś gra, nie wiem, na średnich ustawieniach graficznych albo na niskich i chce, żeby to lepiej wyglądało, to nawet tutaj sobie można poprawić bez oczywiście utraty wydajności. Linki do GeForce Experience macie w opisie. Chociaż mi się wydaje, że większość ludzi, co ma kartę NVIDII, ja mówię od razu, że jak ktoś ma kartę AMD, no to nie zrobi tak po prostu, bo AMD nie posiada takiego chyba oprogramowania do robienia takich rzeczy. Jeżeli ktoś posiada starsze karty niż GTX 660, no to też nie dacie rady, bo musicie przynajmniej GTX 660 posiadać. No i co, daję wam link w opisie do GeForce Experience. Daję też link w opisie, jak to zainstalować i ustawić, bo może dużo ludzi nie wie. Więc co, ja już nie przedłużam, żegnam się z wami, cześć, na razie.